Cześć, z tej strony Smart Tester i mam dzisiaj dla Was coś wyjątkowego. Unboxing smartfona Vico Lenny, którego użyczył nam miesięcznik Chip. Więc bierzmy się do roboty. Jak widzicie, smartfon jest jeszcze świeżutki, ma niezerwane plomby na opakowaniu, ani z jednej, ani z drugiej strony. Dlatego teraz właśnie to zrobię. Druga. Ok, to już mamy za sobą. I zobaczmy, co producent daje nam w zestawie. Na wierzchu widzimy już smartfona w bardzo ładnej, bezpiecznej obudowie. Nim zajmiemy się na końcu. Pod spodem mamy papierologię, karta gwarancyjna z numerem e-mail i warunkami gwarancji, również po polsku. Drugą klapkę baterii, ja w tym przypadku dostałem żółtą. Są również inne kolory, naprawdę to wygląda świetnie. Do tego kabel micro USB, USB do podłączenia do ładowarki. Jakość średnia, ale to nic. Słuchawki, w zasadzie zestaw słuchawkowy. Bardzo szkoda, że nie są one dokanałowe, tylko douszne. Nie są brandowane żadną marką. Ok, odłóżmy je. Samą ładowarkę. 5V 0,7A. Ok. Dalej. Bateria o pojemności 1800 mAh. Którą wsadzimy zaraz do telefonu. I co naprawdę bardzo ciekawe, bardzo gruba instrukcja obsługi chyba we wszystkich językach świata. Zobaczmy, czy też tutaj jest polski. Bo niestety przyznać muszę, że cała strona producenta jest... Nawet polska jej wersja nie jest do końca w naszym ojczystym języku. Jest polski, na samym końcu. Dobra, i coś, co naprawdę mnie teraz pozytywnie zaskoczyło, to adaptery na karty SIM. Jest to, jak wspomniałem w unboxingu, paczki od Chip.pl, model Dual SIM. A tutaj widzimy trzy adaptery dla kart micro SIM oraz nano SIM. Ok, to teraz wróćmy jeszcze do telefonu, jak on wygląda. Wyjmijmy go z papierka. No, przyznać trzeba, że nie wygląda on źle, jest naprawdę ładny. Bardzo tylko szkoda, że jest taka niestety na pewno bardzo łatwo rysująca się błyszcząca ramka, ale sam tył wygląda naprawdę elegancko. Lepiej niż w wielu topowych Samsungach do tej pory. Z przodu duży ekran. I co bardzo ważne, i działa to zdecydowanie im plus, to przyciski, które są pod ekranem, a nie na nim, tak jak ostatnio ma to, jest to w modzie, zwłaszcza u HTC czy Sony. Tylko Samsung jeszcze się tego nie wyrzekł. Od góry widzimy również kamerę, czujnik zbliżeniowy światła i z tyłu główny 5-megapikselowy aparat z diodą LED i na dole głośnik. Ok, więcej zapraszam na hands-on, na pierwsze wrażenia z użytkowania telefonu w następnym odcinku, no i oczywiście na jego pełny test i porównanie z innymi modelami. Do zobaczenia. Pa!